Dzień dobry, Alicja Kwaśniewska. Zapraszam Państwa na prognozę pogody. A przed nami wyjątkowo niespokojna aura. W nocy nad wybrzeżem przemknie niż Tomas, który przyniesie ze sobą ulewne deszcze i silny wiatr, który w porywach może osiągać prędkość nawet do 100 km na godzinę. Dzisiaj w nocy niewielkie przejaśnienia pojawią się jedynie na południu kraju. Natomiast na pozostałym obszarze pochmurno z opadami deszczu lub mrzawką. Na północy zacznie padać deszcz ze śniegiem. Temperatura na ogół od 3 do 5 stopni Celsjusza. Ten silny i porywisty wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich i południowych. Jutro przeważnie będzie pochmurno i z opadami. Na południu będą to opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na pozostałym obszarze opady deszczu ze śniegiem przechodzące w śnieg. Na północy będzie trochę chłodniej, tutaj 2-3 stopnie Celsjusza, na Podkarpaciu 7. Po południu na północy kraju opady powoli zaczną zanikać, no i możliwe, że pojawią się przejaśnienia. Na Kujawach i Pomorzu dzisiaj wieczorem pochmurno z opadami deszczu lub mrzawki. Nad ranem na północy regionu zacznie padać deszcz ze śniegiem. Na termometrach 3-4 stopnie Celsjusza i również na Kujawach i Pomorzu powieje silniej z kierunków południowych. Jutro niewiele zmian, nadal pochmurno i opady deszczu ze śniegiem, które od północy zaczną zamieniać się w opady śniegu. Na termometrach taka sama wartość jak w nocy, 3-4 stopnie Celsjusza. Również jutro powieje silniej, a ciśnienie idzie w górę i w południe wyniesie 990 hektopaskali. W sobotę przejaśnienia i rozpogodzenia. Wieczorem na północy regionu ponownie zacznie padać deszcz. W niedzielę zachmurzy się i pojawią się opady deszczu lub mrzawka. Powieje silny i porywisty wiatr. W poniedziałek sporo chmur, opady deszczu lub mrzawka na północy regionu. Coraz cieplej. I to już wszystkie informacje, jakie dzisiaj przygotowałam dla Państwa, choć przyznam szczerze, że wolałabym prezentować już bardziej wiosenną prognozę pogody. Zatem byle do wiosny, a na kolejną prognozę, jeszcze tą z deszczem i wiatrem, zapraszam po wieczornym wydaniu zbliżeń. Do zobaczenia.